W niedzielę o godzinie 12 wykonamy w Gdańsku rodzinne zdjęcie Gdańszczan po 10 latach. Będzie to nawiązanie do zdjęcia, które wykonaliśmy w roku 2000, czyli na koniec wieku. Wtedy przyszło na długi targ ponad 10 tysięcy osób, niezwykle wzruszonych tym, że mogą uwiecznić się na wspólnym zdjęciu. Technika, którą wtedy zaproponowaliśmy i teraz również, pozwoli na to, żeby każda osoba, która znajdzie się na zdjęciu, była rozpoznawalna. Oprócz tego zdjęcie złożymy do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i utrwalimy je na specjalnym materiale, który zapewni trwałość odwzorowania barw na 300 lat. 300 lat przetrwają barwy, a myślę, że trochę więcej kontury. Nikt tego do końca nie sprawdził, ale myślę, że możemy wierzyć na słowo. Także jest to świetna okazja, żeby się uwiecznić i przede wszystkim to obecne zdjęcie jest kontynuacją tego sprzed 10 lat i zamierzamy kontynuować ten nasz projekt na przyszłość. Zamierzamy wykonywać kolejne zdjęcia w 2020, 30, 40, a może jeszcze i dalej. Zobaczymy, na co nam opatrzność pozwoli. W ten sposób chcemy stworzyć galerię, coś w rodzaju rodzinnego albumu, jakiego nie ma żadne inne miasto. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 12 na Długi Targ. To znaczy o 12 wykonujemy zdjęcie, więc żeby się dobrze ustawić, to trzeba przyjść kilka minut wcześniej. Czekamy.